Widzieliśmy wiele takich spotkań, które odbywały się przy równie obfitych opadach, deszczu. No i jednak mimo wszystko te zawody dało się rozgrywać. Ja przypomnę tylko, że podczas Euro 2012 mieliśmy taką sytuację w Doniecku przed meczem Ukraina-Francja. Tamten mecz z opóźnieniem, bo z opóźnieniem, ale jednak doszedł do skutku. To boisko udało się... Kałuże były też gigantyczne. Kałuże też były gigantyczne, a mimo to w ciągu 40-45 minut udało się to...